Witam serdecznie z tej strony, moi drodzy. Kolejny dzień i w tym dniu, w tym odcinku dalej będę się kierował na południe Włoch. Mam 250 km do Rzymu, a po drodze jest kilka, jak nie kilkanaście pięknych nadmorskich miejscowości i będę przejeżdżał przez te miejscowości, więc dużo się może wydarzyć. Miejmy nadzieję, że 4 godziny te 250 km, ja sobie daję na to jakieś 7-8 godzin na te 250 km po tych krętych dróżkach, a teraz silnik już jest odpalony, nagrzany, pokażę wam, gdzie spałem i jadę. Tak wygląda miejsce, w którym spędziłem noc. No niestety jest to zaraz przy drodze. Tam, w tamtym kierunku jest morze, niedaleko. Pogoda dzisiaj jest pod psem naprawdę. Cały czas leje. Tutaj widoki znowu to niebieskie. Fajnie to widać. Dobra, jak się coś wydarzy, jak się coś fajnego zobaczę, to się włączę. Przejechałem 30 km i się pięknie wypogodziło i mam 10 km do pierwszego postoju w jakimś takim miasteczku. Jak dojadę do tego miasteczka, to wam je pokażę. A tutaj to wygląda w ogóle tak, jakby ani w noc nie padało, ani teraz w ogóle nie padało, a 30 km stąd całą noc i cały poranek. Powiem wam, że pierwszy raz widzę takie nieużytki, albo użytki. Ale zmienił się krajobraz zupełnie. Tam po prawej stronie są jakieś lasy i w tych lasach są pole kempingowe, tak jak tutaj widzicie. Pola kempingowe, przepraszam. Tak jak tu widzicie, takie kratkowane coś, nie? To są wszystko pola kempingowe. No i nie ma za bardzo jak tam podjechać pod wodę, żeby ją widzieć, tylko jadę takim jakimś dziadostwem. Znaczy, no fajna droga w sumie, no i pola piękne widzę. I powiem wam jedną rzecz, tak jak są tutaj wszędzie te pola kempingowe na kampery, na przyczepy i tak dalej, to są też takie parkingi bezpłatne dla aut, tylko wszędzie są takie te porobione, że 2 metry i kamperem ani niczym takim wyższym tam nie wjedziesz, więc kolejny plus mojej te czwórki, że jak będę chciał sobie gdzieś tutaj stanąć, to wszędzie wjadę, bo mam chyba 1,97 m auto, czy jakoś tak, ale najwyżej lekko tym szyberdachem zahaczę. Miasto się nazywa Cecinia, jakoś tak. Dokładnie Cecina, no. I teraz jadę zobaczyć, jak wygląda morze, chociaż pewnie i tak nie będzie dojazdu. Tu mamy dojście do jakiegoś tarasu widokowego w tej Cecinii. No i po raz kolejny takie miasto turystyczne. Ale pachnie. Chyba sobie w końcu pizzę zjem taką, wiecie. Coś tu naprawdę pachnie. Zresztą obiecałem jednej osobie, że zjem jakąś pizzę i pokażę. Dobra, idę zobaczyć tam. No nawet ciekawie ta plaża wygląda. Zobaczcie, gdzie fale dochodziły podczas sztormu, bo teraz to widzę, że się już uspokoiło. Mega się uspokoiło morze w porównaniu do tego, co było wczoraj. A może akurat tutaj coś będzie? Chyba pójdę powykrywać i pochodzę znowu pół godziny i zobaczę, jak to tu wygląda. Ja muszę, kurde, na Bałtyk pojechać i zobaczyć, czy kolor tej wody jest taki sam, bo już nie pamiętam, jaki jest, a ten kolor jest piękny, taki, no mi się podoba, taki jest zupełnie inny. O! Stamtąd wylazłem z plaży i ale tu musi być ludzi nawalone w sezonie. Chyba się skuszę, idę po detektor. Tu na lewo chyba mam przejście od razu. Ale naprawdę, tu musi być ludzi nawalone. O, tu mam piękne wyjście chyba. Dokładnie. A auto mam tam po prawej, super. Jestem na plaży. Jest godzina 12:36. I zobaczmy, co tu się czai. 13:36. Łaziłem tutaj. W zasadzie w tym jednym paśmie. Tu, gdzie widzicie te kamyki. I tam, gdzie widać to, tylko że tam się już mi okropnie zbudzał wykrywacz, musiałem schodzić z czułości i było okropnie. I troszeczkę tutaj zaczęło też wyłazić gdzieniegdzie. Idę do auta i pokażę wam podsumowanie tej godziny. Tutaj wszędzie łaziłem, jak widzicie, dziury wszędzie są. Idę do auta, zobaczyć. Tak stoję, moi drodzy. Przy takim lasku. A teraz wam pokażę podsumowanie. I coś mi, cholera, kapie tam. Czy ja dobrze widzę? Ale będę musiał płynę sprawdzić. Dobra.
Podsumowanie, więc tak. 2 euro, które jeszcze może nawet przypomina to 2 euro. Może nie ma aż tak źle. Dwa takie żetony na myjnie. I tak. 12, 15, 16, 17 eurocentówek. 3, 5 eurocentówki. 1, 2, 2 dziesiątki. I takie badziewie. Czyli mamy łącznie 2,20, 2,30, 2,40, 2,50 euro na godzinę. Słabo. Nie wiem jak wam, ale mi się średnio podoba kopanie takich zardzewiałych monet. I chyba po prostu uderzę bezpośrednio na Rzym, bezpośrednio potem na Pompeję. Bo to jest bez sensu łazić za takim dziadostwem. Tam w Hiszpanii na przykład, jak pojadę do tej Hiszpanii, to tam będzie 22 stopnie, to tam cały czas ludzie na plaży będą, więc tam będą cały czas świeże te bilony. A tutaj? I jeszcze kopanie tych wszystkich gwoździ, bo te monety nie dzwonią fajnie, tylko dzwonią na żelazo, nie? Dzwonią tak jak każdy gwóźdź na tej plaży. Nawet te dwueurówki, tam dziesiątki, dwudziestki, pięćdziesiątki tylko ładnie dzwonią. Reszta to jak poleży, to jak gwóźdź. Dobra, jadę dalej. Chłodnicy płyn mam dobry. Przed chwilą sprawdzałem bagneta i... No i też to dobrze wygląda. Jest całe to zapchane. Troszeczkę może pod skosem stoję, ale to i tak nie zmienia. Mogę mu dolać, bo kupiłem litr specjalnie. On wygląda czarny jak nie wiem, ale on był przed wyjazdem wymieniany. Ten olej ma ile? 2200? 2500? Coś koło tego. Jest wszystko git. Nie wiem, co się tam wylało. A widać, że to świeże, bo takie mokrawe jest. Może auto było mokre, zresztą z tych drzwi kapy często. Tu na tym aucie widać, że cały czas coś spływa. Może to nic. Ledwo co ruszyłem, a znalazłem ten wodę. Trochę słabo leci, ale da się, już jedną napełniłem. Mi się tam nigdzie nie śpieszy. Napełniamy. 4 butle napełnione. I trwało to z jakieś, nie wiem, 10-15 minut. Wiem, mógłbym iść do sklepu. Mógłbym wydać, nie wiem, tam z 2 euro. Bym miał to od razu. Ale zarąbiście było przez te 10-15 minut posłuchać tego miejsca. Popatrzeć na to, co tu się dzieje. I poczuć taki spokój, że nic człowieka nie goni. A jak jest w tym aucie albo w robocie, w domu gdzieś tam, to go tak wszystko szybko. Znaczy człowiek sam się nie pośpiesza, ale jak tak coś z boku stanie, żeby odsapnąć na chwilę, to widzi to po prostu. I zauważyłem to i luzuje. Zupełnie luzuje wszystko teraz. Palimy dziada. I przede mną lajtowe 43 minuty, 56 km, czyli jakaś godzina. Jestem już bardzo blisko celu i zobaczcie te drzewka, jak to wygląda, jak na jakiejś sawannie. Krajobraz się całkowicie zmienił. Raptem ile? 40 km. Ja do celu mam jeszcze 3. Jest bardzo ciepło, jest coś koło kurde 15 stopni i zaraz będę musiał ściągnąć tą bluzę. A ma być jeszcze cieplej i dalej na południe będzie jeszcze cieplej, także coraz fajniej. Dobra, skupiam się tu na drodze. Palmy, jakieś takie wielkie, grube. Ja tutaj muszę zjechać tutaj na lewo, dobra. Tu się zatrzymałem busem. Tam później pokażę wam kampera jakiegoś starego, który chyba tam dość długo stoi. Idą piekielne jakieś chmury, cholera. A ja idę do kopa, tak to się nazywa? Kop? Jakaś taka sieciówka. Centro komercjale chyba. Kop. Idę zrobić zakupy. Kupię coś włoskiego, coś spróbujemy. Tak wygląda w środku. Jak Włochy, to dużo serów. I tu są jedynie takie, które mnie interesują, bo są kwadraty. A reszta są jakieś takie kurde, nie wiem, plasterki robią dziwne, nie? Dobra, wezmę jakiś normalny ser. 400 gram sera, 5 euro. Trochę dziś poszalałem. Duże zakupy. 32 euro, cholera, potem wam pokażę co. Ale drogo jest. Na Polaczka jest drogo niestety. Tam jest ten fajny kamper. Myślałem, że to długo stoi. Fiat 242e. Ale nie stoi tutaj długo, nie widać. A nie, widać, że swoje tutaj wystał. Ale kurde, kolubryna. Ale kolubryna, jak to śmiesznie wygląda. Ze sklejki. Ale jaki szeroki jest, ludzie. Te czwórka to jest malutka w porównaniu do niego.
Dobra, przyszedł czas, że trzeba już powoli szukać miejsca do spania. Nie przejechałem 250 km, ale przejechałem około 90. Coś tam na plaży powęszyłem. Przynajmniej już wiem, że na plażę na 99% nie wchodzę tutaj. Musiałoby być sezon, żeby to miało sens. Inaczej będzie się zbierało takie dziadostwo. No. Dobra, wsiadam w moją kuwetę jeżdżącą. Co ja powiedziałem? Kuweta jeżdżąca. I jadę ogarnąć jakąś miejscówę. Co prawda to nie wyżerka, ale pizza, radler. Kociu się robi kolejna, no. Takie warunki, ale i tak zarąbiście. Człapię ją na 1/4, wrzucam pod tą pokrywkę i idealna wychodzi. Znajduję się w miejscowości Folonika i to jest mniej więcej 170 km od Rzymu. I teraz, jak ja tutaj to przybliżę, mam nadzieję, że to się ładnie załaduje, to właśnie, idziemy sobie, znaczy idę sobie przez ten lasek, przejdę sobie przez ten lasek i wejdę na plażę na zachód słońca, mam nadzieję. No tak, po tej stronie jest zachód. Idziemy na zachód. Plecak, ręcznik, piwko i idziemy tam. Więc tak, pierwsza sprawa, nie wiem, czy tam w ogóle wejdę, bo to jest prywatne tutaj chyba. Druga sprawa, są mega chmury, a trzecia już jest chyba po zachodzie. Ale pierwszy raz czuję taki klimat jak w Polsce. Wiecie, wydmy najpierw, te sprawy. A, da się tutaj wejść, fajnie. Dobra. O, zachodzi, ale za chmurami, cholera. To? Właśnie nic nie słychać. Cisza przed burzą, znowu dzisiaj chyba będzie padało. Lało całą noc. Idę do auta. Co ja tutaj dużo gadać będę więcej? Jest godzina prawie, że pierwsza.